Dziś na temat Krzysztofa Piątka, który pożegnał się z kibicami Milano, a tym samym rozcieczył kibiców Milany, Milanu swoim wpisem na Instagramie. No właśnie, co takiego napisał piątek do kibiców Milanu, do sztabu trenerskiego Milanu, że to rozcieczyło praktycznie kibiców Milanu o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwonach dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie wiemy o tym, że piątek już jest w Hercie Berlin, już wystąpił praktycznie. W tej drużynie o 63 minucie, 3 minuty praktycznie zagrał w Hercie Berli, ale nie zdobył tam gola. Ale już jest praktycznie w Bundeslidze, już jest w Berlinie. No i piątek dał taki wpis na Instagramie, gdzie pożegnał tak naprawdę się z kibicami Milanu. Ten wpis nie spodobał się kibicom Milanu ze względu na formę i treść zawartą właśnie w tym wpisie. Zresztą ten wpis jest w języku i włoskim, i też w języku polskim, tak? Eee, mogę to tutaj zareagować. Teraz wam zacytuję, co takiego pisze Piątek i do czego tak naprawdę doczepili się kibice Milanu. Piątek pisze w ten sposób. Transfer do AC Milan był dla mnie spełnieniem e, moich dziecięcych marzeń. Nigdy nie przypuszczałem, że będę zdobywał gole w czerwono-czarnej czer, e, czerwono koszulce i do ostatnich minut sezonu walczył o powrót klubu do Ligi Mistrzów. Bramki z Napoli, Romą, Atalantą czy Juventusem, komplementy ze strony Szewczenki, Zagiego, i innych legend wielkiego Milanu, Przyśpiew, przyśpiewka Ale piątek, Ale piątek, pum, 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 pum. ekspresja Tiziano Crudellego, Radość tysięcy fanów. To wszystko na długo zostanie w mojej pamięci, ale piłka nożna, jak każdy inny sport, to też krew, pot i łzy. Wszyscy mieliśmy nadzieję i prawo oczekiwać innych rezultatów. Mogę jednak po, z podniesioną głową e, powiedzieć, że w każdym spotkaniu nadawałem siebie maksimum, tak? tutaj zatrzymam się, no bo to już praktycznie jest ten fragment tej wypowiedzi, który rozcieczył kibiców, no bo kibice wciąż mają za złe, tak naprawdę jeśli chodzi o piątka, że początek nie był tylko bardzo dobry, a potem było gorzej, tak, wiemy przecież zanim odszedł tutaj piątek jeśli chodzi o milan, to miał fatalne statystyki jeśli chodzi o gole asysty, a przecież tego się oczekuje od napastnika, tak, nie tego, żeby biegał po boisku, bo może stać praktycznie całe spotkanie, tylko tego, żeby był skuteczny, tak, żeby miał po prostu gole i asysty, no i tutaj Właśnie to jest ta wściekłość praktycznie kibiców, tak, że oni tego nie rozumieją, zwłaszcza, że kibice tutaj też dają taki argument o tym wywiadzie, który udzielił, tak, Krzysztof Piątek tutaj oko w oko dla dziennikarza telewizji polskiej, tak, gdzie powiedział właśnie, że już wkrótce może po prostu kosztować 60 czy 65 milionów euro gdzie tak naprawdę no, nie zwróciły się te pieniądze, które Milan wyłożył za tego zawodnika, kupując go z Genui tak za 35 milionów euro, a piątek praktycznie już sięgał do przodu, żeby kosztować 60-65 milionów euro i to tak naprawdę rozcieczyło praktycznie kibiców e, kibiców tutaj Milanu, tak? e, A więc tutaj rzeczywiście piątek pisze w ten sposób, ale piłka nożna jak każdy inny sport, to krew pot i łzy. Wszyscy mieliśmy nadzieję i prawo oczekiwać innych rezultatów. Mogę jednak z podniesioną głową powiedzieć, że w każdym spotkaniu dawałem siebie maksimum. Teraz będę, będę robił to samo z tą samą determinacją i ambicją, bo poprzeczkę stawiam sobie wysoko. Mimo, że jestem już w barwach innego klubu, w innej lidze, w innym kraju, to moim e, byłym kolegom trenerowi i całemu Milanowi życzę, życzę samych sukcesów. Dziękuję za wszystko, tak? I tak się tutaj podpisał właśnie Krzysztof Piątek na Instagramie. No i to no, tak naprawdę rozścieczyło te kibiców Milanu, także mógł dać Piątek siebie więcej, jeszcze więcej po prostu w tych meczach. i teraz jaki jest zarzut, jeśli chodzi o kibiców? Zarzut jest taki, że kibice mówią, Zlatan Ibrahimowicz przychodzi, praktycznie piłkarski emeryt i potrafi po prostu zdobyć gola, potrafi asystować przy bramkach. Po tym, jak wraca tutaj z MLS-u, tak, Krzysztof Piątek, młody, perspektywiczny, tak, ambitny praktycznie zawodnik, nie mógł tego osiągnąć, tak, bo też kibice dawali taki kredyt zaufania, jeśli chodzi o Piątka, tak, jeśli chodzi właśnie o Milan, tam praktycznie trener zmienił się trzykrotnie, w ostatnim czasie, tak? Natomiast, no, przyjście praktycznie z Latana pokazało, że to nie jest problem, jakby drużyny ustawienia, tylko to jest problem po prostu Krzysztofa Piątka, jeśli chodzi o tą drużynę, tak? Bo Zlatan od razu się wkomponował w tą drużynę, od razu zaczął zdobywać gole, albo też asystował, zwłaszcza, że nie wchodził praktycznie od pierwszej minuty, tak? A to powinien właśnie Krzysztof Piątek tego dokonywać, tak? No, miała być sytuacja odwrotna, że to praktycznie Krzysztof Piątek po prostu miał być w świetle reflektorów, a Zlatan miał być w cieniu, tak? zresztą muszę powiedzieć, że ogląda, oglądałem te mecze e, po prostu praktycznie wszystkie mecze oglądałem tutaj piątka we Włoszech, w Milanie, natomiast jeśli chodzi o właśnie Zlatana, to widać było, że jak on wchodził przynajmniej te pierwsze minuty w Milanie to widać było, że nie zależy mu na tym żeby on strzelał gole, ale żeby właśnie dogrywał piłki, asystował, tak, że szukał tych kolegów rzeczywiście w polu karnym czyli nie był tak pazerny, tak tutaj jeśli chodzi o karierę nie oddawał szczałów na bramkę tylko chciał po prostu, szukał tutaj, żeby koledzy zdobywali tą bramkę. No i tutaj też był taki, taki po prostu zarzut ze strony kibiców, także Piątek powinien bardziej szukać gry kombinacyjnej, kombinacyjnej ze Zlatanem i Brachimowiczem, żeby on dogrywał właśnie mu piłki, asystował przy bramkach, ewentualnie ściągał po prostu uwagę zawodników, ażeby Piątek mógł zdobywać gole, tak. No i kibice są roz, rozcieczeni, tak, są rozczarowani przede wszystkim, że były duże tak, nadzieje Płomienne, tak, wszystkie te przyśpiew przyśpiewki i kibiców, i też dziennikarzy. Natomiast skończyło się to po prostu fatalnie. Tak fatalnie to się skończyło. Znaczy, no teraz praktycznie piątek odszedł, tak, ale w sensie po prostu, że ostatnie te mecze bez gola, bez asysty. Ja muszę powiedzieć, że tutaj jest problem, jeśli chodzi o Krzysztofa Piątka, ponieważ on nie czyta gry. Nie ma takiego cwaniactwa wojskowego. No, jeśli chodzi o Hertha Berlin, to jest to na pewno bardzo dobra decyzja. Być może tam się odnajdzie. Natomiast on nie może tak naprawdę stać tutaj w polu i tylko czekać na okazję po prostu jeśli chodzi o gola, jeśli chodzi o podanie piłki. Niech bierze sobie przykład na przykład z, z tutaj Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski myli tych obrońców, wychodzi im z radaru. Są takie momenty, kiedy po prostu u, usypia czujność tutaj obrońców, natomiast kiedy potrzeba to po prostu włącza się do gry. I też jest jakby bardzo ważna kwestia tutaj tego, żeby napastnik przewidywał działania, tak przewidywał co może wyjść z danej po prostu akcji. To nie jest tak, że piłka idzie na bramkę przeciwnika, to od razu po prostu biegniemy pod bramkę, tylko trzeba przewidywać tak, że jeżeli już po prostu po ustawieniu piłkarzy na boisku, że na przykład może być długa laga, piłka, praktycznie do piątka, że może być sytuacja gdzieś podbramkowa, kiedy pada szczał, na przykład od latana, to już piątek musi biec na bramkę przy ewentualnej dobitce, tak, no nie ma gwarancji, że po prostu będzie dobitka, ale musi to szukać, tak, musi mi ten instynkt napastnika, a nie tylko stać polukarnym, bo jednak to pokazało ten przeskok, tak, z Genui do do Milanu, zwłaszcza tym bardziej, że po prostu obrońcy wiedzą, jak on się zachowuje, są przygotowani na, na niego, ale muszę powiedzieć, że tutaj, jeśli chodzi o obronę we Włoszech, no to ona była tutaj trudniejsza, tak? Tutaj było gorzej prak praktycznie piątkowi ją sforsować, zwłaszcza w pojedynkę. Inaczej to będzie wyglądało zupełnie w Bundeslidze jeśli chodzi o Herte Berlin, tam uważam, że mam większe szanse na zdobycie Egola. Nie zawsze to jest tak, że po prostu jakaś liga, jakim zawodnikowi leży, tak? W przypadku piątka, według mnie po prostu seria a to było za wcześnie. W ogóle dobrym kierunkiem byłaby Bundesliga, natomiast rzeczywiście teraz po prostu powinien się odnaleźć. Tak powinien się odnaleźć, no ale kibice tak są troszeczkę rozczarowani, bo Szewczenko zawiesił wysoko poprzeczkę Inzagi, no i też ta klątwa, tak tej koszulki, praktycznie którą założył Krzysztof Piątek. Niektórzy przypominają, że początkowo dostał tutaj tak 19 numer, a potem po prostu po, po, po jednym sezonie dostał dziewiątkę, no i mówili, że po prostu z tą cyfrą praktycznie jest związana klątwa więc y, nie powinien praktycznie tej koszulki z tym numerem wybierać, czy decydować się na nią, powinien pozostać przy 19, no a to już jak inna kwestia, tak, to są pewne zabobony, y, czy przesądy, natomiast rzeczywiście y, nie było tych goli, tak, nie było tych asyst, y, te statystyki po prostu były fatalne, jeśli chodzi o piątka, y, no Milan też po prostu kiepsko się prezentował, ale y, no, zawodnik zawsze musi szukać po prostu w takiej sytuacji bramek, y, musi szukać goli, tak, to co robi Robert Lewandowski bez względu na to, z jakimi kolegami gra w drużynie, Bayernie Monachium, czy jaki trener praktycznie prowadzi tą drużynę, zawsze musi zdobywać gola. To musi być instynkt już po prostu jakby wewnątrz Krzysztofa Piątka. Musi więcej czytać gry. Czytać grę, po prostu odpowiednio się ustawiać, jeśli chodzi o grę. Natomiast no, nie oszukujmy się, jak ten Klinsman niczego go nie nauczy. To jest fatalny trener, z całym szacunkiem do jego dorobku piłkarskiego. Jako trener to jest po prostu fatalny. Sam fakt tego, że powiedział mu, tutaj Piątek się opowiadał już po tym debiucie, że masz po prostu cieszyć się z gry, tak? Masz po prostu mieć fan z, z gry. No, nie, no oczywiście jest to, tak po prostu w, no tutaj w ogóle nie zakładam takiej sytuacji, że piłkarz wychodzi i nie ma z tego fanu, tak, nie ma satysfakcji, ale to jest za mało, tak? To jest za mało, jeśli chodzi o Bundesligę, To nie jest gra po prostu pod blokiem, to nie jest gra na Orliku. No tutaj musi być taktyka założenia, po prostu ustawienie. Oczywiście nie da się wszystkiego rozpisać meczu co do minuty. Natomiast no to jest za mało, tak? Powiedzieć, rzucić samą piłkę, powiedzieć teraz fan, tak cieszcie się z, z gry, to jest za mało. Tak, no muszą być po prostu założenia, bo w ten sposób Herta niczego nie osiągnie. Muszą być po prostu tutaj określone cele i też wymagania. Na przykład, jeśli chodzi o Milan, to tutaj kibice na przykład mieli większe oczekiwania, to duży, dosyć duże rozczarowanie, bo co innego, gdyby piątek został kupiony z Polski, tak, jako młody obiecujący talent, ale on przychodził z Genuji, gdzie udowodnił swoją jakość piłkarską, zdobywał gole, więc oczekiwania były w Milanie, tak? Nawet jeżeli kibice mówi, ok, to jest przeskok z Genuji do Milanu, tak, teoretycznie Milan lepszą drużyną jest, no to nawet jeżeli po prostu o połowę mniej by tych goli zdobywał, to było już praktycznie satysfakcjonowało kibiców, natomiast ostatni czas, ostatni sezon, jeśli chodzi o piątka minania, to jest po prostu kompletna tragedia, tak? Pod względem po prostu goli i asyst. Nie mówię pod względem piłkarskim, bo może się dobrze prezentował, natomiast no od tego się oczekuje od napastnika. Stąd też na przykład te kluby, takie jak Tottenham czy inne nie były za bardzo zainteresowane kupnem go, bo nie wiedzieli, czy nie kupują kota worku, tak? Miał tylko jeden dobry sezon, wyszczeli jak rakieta, a co dalej? To ham go chciał tylko po prostu wypożyczyć. To wszystko dzisiaj, pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się.